Są takie gry, które bardzo chcielibyśmy polubić, ale pomimo najszczerszych chęci nie dajemy rady. Zwyczajnie mają w sobie coś, czego nie możemy zignorować, coś, co skutecznie psuje nam zabawę. No i o takiej właśnie grze będzie w tym odcinku mowa. Monuments of Mars to gra platformowa wydana przez Apogee w 1991 roku. Stworzył ją w całości jeden człowiek, Todd Logl, znany z późniejszej pracy przy serii Duke Nukem. W czołówce wspomniany jest też założyciel Apogee, Scott Miller, ale to już bardziej w charakterze podziękowań za podsunięcie kilku pomysłów. W grze wcielamy się w astronautę, który został wysłany, i tu niespodzianka, na Marsa. Naszym zadaniem jest ustalenie, co się stało z członkami poprzednich ekspedycji, którzy zaginęli tam bez wieści. Mieli badać tajemnicze budowle, tytułowe monumenty, więc siłą rzeczy pada podejrzenie, że czerwona planeta jest zamieszkana. Zniknięcie astronautów wskazywałoby na to, że mieszkańcy czerwonej planety nie są zbyt przyjaźnie nastawieni. Jest to jakieś uzasadnienie faktu, że nasz bohater jest uzbrojony. Można się wprawdzie zastanawiać, dlaczego wyruszył w pojedynkę ale zostawmy ten mały szczegół. Całą historię poznajemy z jednego zapełnionego tekstem ekranu. Czcionka poprawna, choć trochę bez wyrazu. No i znaki przestankowe są ewidentnie źle wyrównane. Zdecydowanie za nisko. Co widać szczególnie w przypadku znaków zapytania i wykrzykników. Od odkrycia tajemnicy dzieli nas łącznie 81 ekranowych etapów, które zostały podzielone na 4 20-etapowe epizody. Gra, podobnie jak inne produkcje wydane przez Apogee, była rozprowadzana w modelu shareware. Także pierwszy epizod był dostępny za darmo, a za pozostałe trzy trzeba już było zapłacić. Wzorem Pharaoh's Tomb poszczególne epizody funkcjonują jako osobne aplikacje. Ekran tytułowy jest jednak taki sam dla wszystkich. Nikt tu się nie silił na robienie osobnych grafik dla każdego z nich. W grze nie mamy wpływu na kolejność przechodzenia etapów. Wraz z ukończeniem jednego, automatycznie ładowany jest kolejny. Teoretycznie można by to ograniczenie wykorzystać, do tego, aby na przestrzeni kolejnych etapów budować jakąś historię, albo przynajmniej zachować ciągłość mapy. Niestety autor nie do końca skorzystał z tej możliwości. Wprawdzie każdy epizod zaczynamy i kończymy na powierzchni planety, ale to niestety tyle. Jako zapalony kartograf byłem tym trochę rozczarowany, że poszczególnych etapów nie można połączyć w jedną całość. Wszystkie etapy mają w zasadzie taką samą strukturę. Musimy w nich dotrzeć do wyjścia, które niestety nie jest jakoś szczególnie dobrze oznaczone. Zazwyczaj znajduje się za drzwiami, które możemy otworzyć przy pomocy karty dostępu. Tą z kolei znajdziemy zazwyczaj za jakimś polem siłowym, które trzeba oczywiście najpierw wyłączyć. Poza tym pojawiają się też inne przełączniki, którymi możemy uruchamiać windy i inne urządzenia. Dodatkowo czasami zdarza się, że wchodząc na jakąś platformę, mimowolnie uruchamiamy jakiś mechanizm. Coś podobnego było też w stump. Bardzo fajnym detalem jest fakt, że przełączniki możemy uruchamiać na odległość, strzelając do nich. W przypadku przycisków sprawa jest prosta, za to w przypadku dźwigni wszystko zależy od tego, w którą stronę chcemy ją przesunąć. Jeśli kierunek jest zgodny z kierunkiem strzału, to dźwignia przesunie się. W przeciwnym wypadku nic się nie stanie. Widać, że autor to przemyślał i do tego poprawnie zaimplementował. Czasami pojawiają się też skrzynie, które możemy przesuwać. To też jest całkiem fajnie zrobione, bo rządząca ich ruchem fizyka wygląda całkiem realistycznie. W Monuments of Mars zginąć jest bardzo łatwo. Są obowiązkowe kolce, przeciekające rury z kwasem, wspomniane już pola siłowe czy poruszające się po stałych trasach wrogowie. Ci ostatni nie są zbyt aktywni, więc o ile nie zagradzają nam drogi, nie warto tracić na nich amunicji. Nieco bardziej kłopotliwe są strzelające działka laserowe. Te można jednak zdezaktywować, niszcząc przekaźnik, który wysyła do nich sygnały sterujące. Czasem pojawia się też komputer, przy pomocy którego możemy uruchamiać różne mechanizmy. Ale to jest w zasadzie tylko kolejny rodzaj przycisku, którego siłą rzeczy strzałem już nie przełączymy. Amunicję uzupełniamy zbierając akumulatory. Punkty to takie migające trójkąty, które przyznam, że nie wiem co mają symbolizować. Dodatkowo w niektórych etapach znajdziemy litery A, M, R i S, które zebrane w odpowiedniej kolejności, to jest taka aby utworzyły słowo MARS, dają nam dość spory bonus punktowy. Jeśli więc komuś zależy na dobrym wyniku. Warto z tego skorzystać. Czasami błędnie podaje się, że gra oparta jest na silniku Fast Georgia Brusarda. Jednak nie jest to prawdą. Pomyłka wynika zapewne z tego, że obie gry korzystają z trybu CGA i konstrukcyjnie są do siebie dość podobne. Wykorzystują obiekty podobnych rozmiarów, wrogów o podobnych zachowaniach, niejawne wyzwalacze zmian układu planszy itd. Silnik Monuments of Mars powstał jednak zupełnie niezależnie i różni się od FAST w kilku kluczowych szczegółach. Po pierwsze, to TriProgu zastosował inny, znacznie dokładniejszy mechanizm wykrywania kolizji. W Monuments of Mars nie ma już sytuacji, że giniemy zanim faktycznie zetkniemy się z przeszkodą czy wrogiem co to to nie dopóki nie ma fizycznego kontaktu dopóty jesteśmy bezpieczni. Działa to bardzo dobrze, bo giniemy już tylko wtedy, kiedy sobie na to zasłużymy. Po drugie, w konsekwencji zmiany systemu wykrywania kolizji, kierowana przez nas postać może się przeciskać przez znacznie węższe szczeliny, co dało autorowi nieco większe pole manewru przy projektowaniu poszczególnych etapów. Trochę szkoda, że możliwości te nie zostały w pełni wykorzystane. I wreszcie po trzecie, pola siłowe i przełączniki aktywowane strzałem, których próżno szukać w produkcjach opartych na silniku FAST. No dobrze, to skoro jest tak dobrze, to czemu wyszło tak źle? Paradoksalnie przez precyzję, a właściwie jej brak. W przeciwieństwie do gier Georgia Broussarda, w Monuments of Mars bardzo trudno jest precyzyjnie sterować poczynaniami naszego bohatera. Szczególnie nieprzewidywalne bywają skoki, przez to często giniemy w idiotycznych sytuacjach, nieudolnie próbując przeskoczyć jakąś wąską szczelinę. Można powiedzieć, że Monuments of Mars jest zwyczajnie trudniejszą grą. No można. Według mnie jednak ona przekracza granicę trudna i zapuszcza się w obszar frustrująca. Niestety rozgrywka w tej grze nie sprawia zbyt wielkiej przyjemności, za dużo w niej przypadków, szczególnie w etapach wymagających precyzji. Niektórzy lubią takie rzeczy, jednak do takich ludzi nie należy. Powtarzanie etapu 10 razy, aby poprawnie wykonać sekwencję kilku prostych skoków, to zdecydowanie nie dla mnie. Czy warto zagrać w Monuments of Mars? Z przykrością muszę powiedzieć, że raczej nie. I to nawet biorąc pod uwagę fakt, że gra od 2009 roku jest dostępna w całości zupełnie za darmo. Bardzo szkoda, bo świetnie prezentuje się na statycznych zrzutach ekranu, gdzie widać fajne konstrukcje stworzone przez obcych, czy powierzchnię samej planety. Niektórzy wrogowie też są całkiem dobrze zrobieni. Cały ten czar jednak pryska z chwilą, kiedy przejmujemy sterowanie, które jest bardzo nieprecyzyjne. Coś takiego w grze platformowej jest rzeczą dyskwalifikującą. Jakby tego było mało, kilkanaście poziomów jest robionych nieco na siłę, zupełnie jakby autor usilnie starał się dobić do wymaganych 20 etapów na epizod. W rezultacie dostajemy 4 epizody, z których każdy można spokojnie ukończyć w niecałe 20 minut. Muszę przyznać, że gdybym 30 lat temu zapłacił za coś takiego 25 dolarów, to czułbym się trochę oszukany. Także można tą grę sobie obejrzeć, czy to na rzutach ekranu, czy na filmie. Samemu jednak grać raczej już nie warto, bo to dość frustrujące i mało satysfakcjonujące doświadczenie. Także ze swojej strony nie polecam.